No to jest taki fałszywy pragmatyzm. To do tego zostaliśmy wdrożeni przez już setki lat. Setki lat tak nas uczą, żebyśmy przywykli wierzyć, że to są jakieś dwie różne sfery. Sfery rozłączne. Otóż przyczyniła się do szerzenia takiego poglądu rewolucja w jej kolejnych odsłonach, ale dzisiaj w Polsce, chociaż rewolucja walczy na, można powiedzieć, mniej spektakularnych frontach, to znaczy wiadomo, nie strzela się, nie spycha do rowów z wapnem, inne sztandary, nie czerwone, nad tym wszystkim powiewają, ale znajduje także i dziś w sferze publicznej, ma obywatelstwo, ten przesąd, że mianowicie dla jakiegoś rzekomo wyższego dobra mielibyśmy nie mówić o tym, co dla nas najważniejsze, co nami powoduje, że mielibyśmy nie powoływać się na zasady katolickie, nie bójmy się tego słowa, w życiu publicznym. Całkiem niedawno przeczytałem manifest tego poglądu zamieszczony na skądinąd bardzo zacnym portalu internetowym, jednym z tych nowych takich, co to myśl konserwatywną, patriotyczną, republikańską, prawicową szerzą. I otóż tam znalazłem taki artykuł, którego autor, co mnie przeraziło, bardzo młody i zdolny stypendysta, zdaje się, Fulbrighta, taki właśnie pogląd artykułuje, że, tak on powiada, dla dobra demokracji nie wolno nam pod żadnym pozorem powoływać się w życiu publicznym na argumenty z teologii. Na przykład. Czemu? Bo to psuje demokrację. Bo demokracja, tak młody autor mnie przekonuje, bo demokracja, życie polityczne, właśnie jedna sfera, a z tutaj tym waszym katolicyzmem zostańcie w domu, w jakimś kręgu rodzinnym, może szerszym, towarzyskim, ale nie wyjeżdżajcie na scenę polityczną, bo to psuje demokrację. Ja akurat nie jestem demokratą, w związku z tym myśl o tym, że coś mogłoby demokrację psuć, jakoś specjalnie mnie nie przeraża. Ja osobiście uważam, że demokracja jest czymś popsutym samym w sobie, że demokracja jest stanem permanentnej awarii jako taka. Jakiej awarii? Właśnie awarii aksjologicznej, ponieważ w demokracji nic świętego być nie może, dlatego że w demokracji, wiadomo, demokratycznie wszystko można poddać pod głosowanie. Każda zasada może być zatem poddana pod głosowanie. A zatem nic świętego i dlatego jest dla mnie niedziwne, że ktoś, kto się przedstawia właśnie na przykład jako republikanin, tak, bo to jest dzisiaj często taka przykrywka dla tych, którzy gdzieś tam może w sercu i w sumieniu czują, że coś jest z demokracją fundamentalnie nie w porządku, ale pragną się odwoływać do jakiejś szerszej tradycji, jakieś przypisują sobie korzenie też historyczne polskie z tym swoim republikanizmem. Często jednakowoż wychodzi szydło z worka i okazuje się, że warunkuje ten republikański porządek, jego utrzymanie, to, żebyśmy nie mówili głośno o tym, skąd wywodzimy te zasady, których chcielibyśmy się trzymać i które innym zalecalibyśmy dla ich dobra. Sądzę, że to jest właśnie przesąd. Że to jest przesąd, że za mało mamy czasu tutaj na ziemi, żeby z jakichś wydumanych właśnie sztucznie rzekomo pragmatycznych względów, żeby się nie dzielić tym, co najcenniejsze i najważniejsze. Co mamy cenniejszego na tym świecie, poza tymi zasadami, które płyną z centrum tego skarbu wiary, do którego mamy takie szczęście mieć dzięki naszym przodkom i współczesnym bliźnim, mamy szczęście mieć bliższy dostęp, prawda? Powinniśmy się tym dzielić i teraz z tego wynika cały porządek świata, więc również
porządek polityczny. Ponieważ tutaj rozmawiamy w tych dniach akurat o polityce wschodniej, o Rosji, o Ukrainie, o Białorusi, no staje się bardzo szybko zupełnie oczywiste, że tej układanki geopolitycznej nie można szczęśliwie rozwiązać, jeśli nie będziemy mówili o tych najważniejszych sprawach, o misji cywilizacyjnej Polski.